Z pogodnym uśmiechem na twarzy zaczynamy prognozę pogody, a dzisiaj, jak każdy chyba widzi za oknami, jest słonecznie, ale nie tak bardzo ciepło. W Warszawie od 18 do 21 stopni w dzień, w Krakowie 15-21, czyli tą gorączkę i te upały już mamy za sobą. Piotrze, co jesteś, lubisz jesienne takie wieczorki? Nie. Ja oczywiście zawsze mam jesienią depresję i to jest niezmienne od 28 lat. Natomiast, taki jesteś stary? Natomiast, no to zależy, jak się na to spojrzy. Ale się wygadałeś. Duchem się czuję młody. No słuchaj, no już nie ma się czego wstydzić, no już tak nie kokietujmy, no mężczyzna o wieku może mówić otwarcie, bo każdy wiek ma swoje prawa i jak najbardziej odczuwa się taki klimat. No jeszcze nie mam kryzysu wieku średniego, jeszcze nie mam tak zwanego kryzysu, kto wie, więc spokojnie. Kto wie, może masz jakiś emocjonalny. Ale jest rzeczywiście rzeźko, szczególnie w nocy. Póki co w Krakowie widzę 15 stopni, tak? 15 w dzień, a w nocy między 7 a 9. W Sopocie już też zupełnie nie tak pogodnie jak latem, od 16 do 18 w dzień. No powiedz o tym Sharm el-Sheikh. No i Sharm el-Sheikh, który ja bardzo lubię i kocham, od 28 do 35, także wszyscy, którzy nie lubią, podobnie jak Piotr, jesieni ani późnego lata, powinni sobie zafundować wycieczkę. Teraz chyba są jakieś szalone promocje. I co dalej tu by wam powiedzieć? Słońce wstało o godzinie 6:28, a zajdzie o 8. A w Londynie w ogóle słońca nie ma. No tak, ale u nich to standardowa sprawa, w ogóle chyba są do tego przyzwyczajeni. Dobrze. Ale czy mówisz prawdę, Asiu? No właśnie, tak wiesz, nie chciałabym być gołosłowna. Prawda? Może tutaj trzeba podejrzeć. Zweryfikujmy. Prosimy o podgląd, a zaczniemy od Wrocławia. Wrocławia. Widzimy Wrocław? Jest lekko zachmurzony. No tak, no ale Wrocław jest taki piękny. Mówiłaś, że słonecznie, piękny. Więc już skłamałaś, tak, Asiu? Od samego rana. Przepraszam cię, ja tutaj korzystam z internetu. Ale mnie to naprawdę nie interesuje, skąd ty korzystasz. Wiesz, widzowie jednak muszą być zawsze najlepiej poinformowani. A w Łodzi słonecznie. W internecie każdy jeden może sobie pogodę znaleźć. A my mamy kamerki. No rzeczywiście, w Łodzi jest słońce. Słońce, jest bardzo miło, tak, bardzo fajnie. Zresztą jak dzisiaj szliśmy do pracy, to było też bardzo miło i nawet ciepło, a będzie chyba jeszcze cieplej. Nawet i gdzieś tam skowronek ćwierka. Skowrony? Że dziś padać nie będzie. W Łodzi na pewno nie. Dobrze, przechodzimy do Zakopanego. A tam? Ponownie niebo troszeczkę zachmurzone. Dobrze, przejaśnia się odrobinkę. Mam nadzieję, że ten wietrzyk, który wieje, troszeczkę rozpędzi te chmury i wszyscy, którzy siedzą teraz w Zakopanem i wypoczywają, bo jeszcze mają urlopy, skorzystają dzisiaj z pięknej pogody. No i przechodzimy do drugiego tematu, którym dzisiaj są ciekawostki, Piotrusie. Jak zwykle nasz stały element programu. Piotrek powie o czymś śmiesznym na pewno. Co dzisiaj Piotrek przygotowałeś? Piotrek powie o tym, jak rzucić papierosy, bo wielu nałogowych palaczy ma z tym problem. Tymczasem Brytyjka Winnie Langley postanowiła w końcu rzucić palenie. Nałogowi hołdowała przez, uwaga, 95 lat. A teraz w wieku 102 lat uznała, że czas z tym skończyć. Swego pierwszego papierosa pani Langley zapaliła, gdy w Europie wybuchła pierwsza wojna światowa. Od tego czasu paliła regularnie. Dziś mówi, że papierosowy dym przestał jej już sprawiać przyjemność. Dodaje, że pogarsza się jej wzrok, więc niewykluczone, że za kilka lat nie będzie już mogła dostrzec paczki papierosów. Stąd też ta decyzja. Ale proszę, wiesz, jak zabawnie. Powiem ci, że ta pani to i tak jest taka bardzo cierpliwa, ponieważ dopiero po 95 latach znudził jej się nauk. Także... Ale Asia, właśnie o to w tym chodzi. Każdy nałogowy palacz mówi, że z paleniem to jest straszna rzecz, że trudno jest rzucić. A ile palisz? No 20 lat, 30 lat. Tu jest 95 lat starsza. Także już widać, mówi, po że ta pani udowadnia wszystkim, że można osoba rzucić. Oczywiście, że można, tym bardziej, że skoro pani zrobiła to po 95 latach, no to co to tam 30 lat? No proszę bardzo. Tak. No dobrze. I w takim razie jeszcze tylko zapowiem, że dziś będzie jeszcze jedna ciekawostka dotycząca seniorów. Troszeczkę zgoła odmienna, ale póki co przytrzymam was w niepewności. No i od razu bym powiedział tak, jeśli chcecie rzucić palenie, to zróbcie to. Pani Langley zrobiła to bez wahania, więc jest to jak najbardziej możliwe. No to chwila muzyki, tak? Teledysk.